Doberman Pinscher. Opis rasy. Doberman Pinscher powstały w Niemczech pod koniec XIX wieku, głównie hodowane jako psy stróżujące. Ich dokładne pochodzenie nie jest znane, ale uważa się, że są mieszanką wielu ras psów, w tym Rottweilera, czarnego i podpalanego terriera oraz Pinschera niemieckiego. Dzięki eleganckiemu płaszczowi, atletycznej budowie i królewskiemu wyglądowi, ten szczeniak wygląda jak arystokrata. Są to bardzo energiczne i inteligentne psy, które dobrze radzą sobie w pracy policyjnej i wojskowej, psich sportach oraz jako opiekunowie i towarzysze rodziny. Pamiętaj, że możesz znaleźć prawie każdą rasę psa w lokalnych schroniskach i ratunkach. Jeśli uznasz, że to rasa dla ciebie, zaadoptuj, nie kupuj. Ponieważ Dobermany Pinschery, w niektórych krajach pisane są Dobermanami, powstały pod koniec XIX wieku, są w świecie psów nowym dzieckiem. To nie powstrzymało dobków, jak są pieszczotliwie nazywane, od stania się jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych ras. Ich wygląd jest elegancki, a styl sportowy. Doberman jest również inteligentny, czujny i lojalny. Jest odważnym psem stróżującym, a także ukochanym towarzyszem rodziny. Poprzedza ich zaciekła reputacja dobie. To prawda, że są potężnym strażnikiem, ale zwykle są łagodnym, czujnym i kochającym psem. Nie szukają kłopotów, ale są nieustraszone i będą bronić swojej rodziny i terytorium, jeśli dostrzegą niebezpieczeństwo. Doberman Pinscher lubi być częścią rodziny. Lubią być blisko tych, których kochają, a kiedy ta miłość jest obecna, są naturalnym obrońcą. Są godne zaufania dzieci, przyjaciół i gości rodziny, o ile psiak jest traktowany życzliwie. Pomimo swoich pozytywnych cech, dobie nie jest odpowiednią rasą dla wszystkich. Są duże, ważą od 25 do 37 kg i są niezwykle aktywne, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Potrzebują dużo ćwiczeń. Potrzebują również wielu wyzwań umysłowych, aby się nie nudzić. Potrzebują silnego właściciela, przywódcy stada, który może poświęcić czas na odpowiednie uspołecznienie i wyszkolenie ich, oraz który zapewni im zajęcie każdego dnia. Może to być zbyt trudne dla osób, które prowadzą bardziej wyluzowany styl życia. Obecny wygląd dobie jest smuklejszy i bardziej elegancki niż w poprzednich latach. Ich temperament również nieco się zmienił, chociaż nadal są doskonałym psem stróżującym. Pierwotnie uszy dobiec były przycięte, aby zwiększyć ich zdolność do lokalizowania dźwięków, a obcinanie ogonów nadało rasie bardziej opływowy wygląd. Hodowcy z Ameryki Północnej zwykle obcinają ogony i przycinają uszy szczeniąt Dobermana, choć nie jest to obowiązkowe. W niektórych krajach dokowanie i przycinanie uszu jest nielegalne. Ci, którzy je znają, mówią, że odpowiednio zsocjalizowany dobie jest doskonałym zwierzakiem i towarzyszem, odpowiednim dla rodzin z innymi psami, łagodnym dla małych dzieci i ogólnie lojalnym i oddanym członkiem rodziny. Doberman ma dużo energii i potrzebuje dużo ruchu. Ta rasa może być opiekuńcza, więc nie zdziw się, gdy przyjmą rolę opiekuna domowego. Dobie przejmie rolę alfa w Twoim gospodarstwie domowym, jeśli nie jesteś silnym przywódcą. Wczesne, konsekwentne szkolenie ma kluczowe znaczenie dla ustalenia Twojej roli jako lidera stada. Dobie są wrażliwe na chłód i potrzebują odpowiedniego schronienia zimą. Lubią przebywać w domu przy kominku. Doberman Pinscher jest psem rodzinnym i nie powinien być pozostawiony sam. Rozwijają się, gdy są włączone do zajęć rodzinnych. Doberman zyskał reputację złośliwego. Nawet jeśli Twój Doberman może mieć słodką osobowość, sąsiedzi i nieznajomi mogą się ich bać. Aby zdobyć zdrowego psa, nigdy nie kupuj szczeniaka od nieodpowiedzialnego hodowcy lub sklepu zoologicznego. Historia Doberman. Dawno, dawno temu, pod koniec XIX wieku, żył poborca podatkowy Luisa Doberman, który mieszkał w mieście Apolda w okręgu Turyngii w Niemczech. Jego praca polegająca na zbieraniu pieniędzy była niebezpieczna, ponieważ w okolicy byli bandyci, którzy mogliby go zaatakować, gdy robił obchód. Ponieważ Doberman był także miejskim łapaczem psów, często zabierał ze sobą psa dla ochrony. Doberman rozpoczął hodowlę z myślą o wiernym towarzyszu i opiekunie. Efektem jego eksperymentów hodowlanych był wczesny Doberman Pinscher. Nie ma żadnych zmian w temacie tego, jakie psy Doberman stworzyły rasę, ale spekuluje się, że są to Rottweiler,
pinscher niemiecki oraz terrier czarny i podpalany. Kiedy Doberman zmarł w 1894 roku, prawdziwa wiedza o rasach, które były potrzebne, aby zrobić dobie z nim do grobu. Jednak ze względu na jego wkład w rozwój rasy, została nazwana na jego cześć. Pod koniec XIX niemieccy hodowcy, przede wszystkim, że przedeli do pracy Dobermana, zajmowali się przede wszystkim inwersją, a nie wyglądem. Chcieli, aby Doberman był super psem. Rozmnażali tylko najodważniejsze, najmądrzejsze, najszybsze i najtwardsze psy. Udało im się prawie za dobrze. Rasa stała się znana z tego, że jest uparta i agresywna. Hodowcy przypisuje się kształtowaniu Dobermana w bardziej negatywnym znaczeniu psa, a w szczególności związku kynologicznego uznanego przez Dobermana Pinschera za rasę. Około 1908 Dobie został sprowadzony do Stanów Zjednoczonych. Po 1921 r. prawie wszystkie czołowe niemieckie reproduktory i potomstwo zostały sprowadzone do Stanów Zjednoczonych. Potem nadeszła II wojna światowa i Doberman Pinscher ponownie znalazła się w niebezpieczeństwie w Niemczech. Wielu uważa, że gdyby Amerykanie wcześniej nie sprowadzili do Stanów Zjednoczonych jak wielu psów, rasa wyginęłaby. W XX wieku Niemcy usunęli słowo Pinscher z nazwy, a Brytyjczycy porzucili je kilka lat później. Przez lata próbowali uprawiać pilnie, aby z dobrymi wynikami zniwelować ostrą orzeczenie Dobiego. Przyjmowanie Dobermana chroni swoją rodzinę i dom, jest znany jako sposób czuły i lojalny towarzysz. Osobowość. Superinteligentny i superaktywny pies. Oto, co otrzymasz, gdy zdobędziesz Dobermana. Dostajesz również niezwykle lojalnego, godnego zaufania psa, który jest zabawny i kochający zabawę z rodziną. Są naturalnym obrońcą, który nie zawaha się działać, gdy myślą, że ich rodzina jest zagrożona, ale nie są agresywne bez powodu. Dobie lubi być zajęty fizycznie i psychicznie. Szybko się uczą, a szkolenie ich jest łatwe. Ponieważ uczą się tak szybko, trudno jest, aby lekcje były świeże i interesujące. Mogą mieć własne wyobrażenia na temat rzeczy, chociaż zwykle nie są zbyt uparte ani umyślne w stosunku do właściciela, który zapewnia konsekwentne, życzliwe przywództwo. Dobie potrzebuje trochę czasu, aby dorosnąć. Pozostają szczenięce, dopóki nie osiągną wieku 3 do 4 lat. Na temperament wpływa wiele czynników, w tym dziedziczność, trening i socjalizacja. Szczenięta o miłych temperamentach są ciekawskie i zabawne, chętnie podchodzą do ludzi i są przez nich trzymane. Spotkanie z rodzicami psa, rodzeństwem lub innymi krewnymi może również okazać się pomocne w ocenie, jaki będzie szczeniak, gdy dorośnie. Jak każdy pies, Dobie potrzebuje wczesnej socjalizacji, kontaktu z wieloma różnymi ludźmi, widokami, dźwiękami i doświadczeniami, kiedy są młode. Socjalizacja pomaga zapewnić, że twój szczeniak Dobie wyrośnie na psa o wszechstronnym kształcie. Zapisanie ich do przedszkola dla szczeniąt to świetny początek. Regularne zapraszanie gości i zabieranie szczeniaka do ruchliwych parków, sklepów, w których można przebywać z psami, a także na spokojne spacery w celu poznania sąsiadów, również pomoże im szlifować umiejętności społeczne. Dzieci i inne zwierzęta. Dobrze wychowany Doberman jest wspaniałym psem rodzinnym. Jest godny zaufania i opiekuńczy wobec dzieci w ich rodzinie, o ile zostały odpowiednio uspołecznione i przeszkolone. Dzieci muszą okazywać Dobiemu szacunek i dobroć, a szczeniak będzie właśnie taki w zamian. Podobnie jak w przypadku każdej rasy, zawsze powinieneś uczyć dzieci, jak podchodzić do psów i dotykać ich, i zawsze nadzorować wszelkie interakcje między psami a małymi dziećmi, aby zapobiec gryzieniu lub pociąganiu za ucho lub ogon ze strony którejkolwiek ze stron. Naucz swoje dziecko, aby nigdy nie zbliżało się do psa podczas jedzenia lub snu, ani nie próbowało zabrać mu jedzenia. Żaden pies, bez względu na to, jak przyjazny, nigdy nie powinien być pozostawiony bez opieki z dzieckiem.